Znajdujemy się dzisiaj w przedszkolu w Cylbówku, Sprytny Maluch. Przedszkole niepubliczne, które pracuje elementami pedagogiki Montessori. W moim przedszkolu jest szczególnie ważne to, że realizujemy najważniejszą myśl Montessori: pomóż mi zrobić to samemu. Czyli tak naprawdę dziecko przy pomocy naszych kreatywnych pomocy dydaktycznych uczy się rozwiązywać kreatywnie najróżniejsze problemy dnia codziennego. Jest to inne przedszkole, w którym panuje imersja językowa, bo każdego dnia pracujemy z językiem angielskim, czyli dzieci na co dzień używają tego języka z nauczycielem, z naszą panią Agnieszką Markowc. I tak jak powiedziałam, realizujemy właśnie pedagogikę Montessori. Chciałabym pokazać też pracę z gliną. Pomoce Montessori są niezwykle kreatywnymi pomocami, dlatego że przede wszystkim są bardzo dobrze wykonane. Są to pomoce drewniane, świetnie rozwijające wyobraźnię, motorykę dzieci. Pracujemy na przykład wspomagając chwyt pensetowy dziecka w taki sposób, że przekładamy, przelewamy, przesypujemy, pracujemy na naturalnych produktach. Zresztą Państwo widzieliście rano pracę u maluszków, bo ja mówię jednocześnie o żłobku, bo w naszym budynku jest jedna grupa dzieci żłobkowych i druga grupa dzieci przedszkolnych. Tak, to jest przedszkole, które pracuje od września, aczkolwiek dzieci już jest ilość znaczna, dlatego że w grupie przedszkolnej mamy dzieci 18 zapisanych na tą chwilę i w grupie żłobkowej też dzieci 17. Przedszkole jest bardzo duże. Zresztą pan zauważył sam, w podstawie ma 300 metrów, także obszar też zabawowy, w ogrodzie jest dużo miejsca. Jednakże, żeby dziecko się świetnie rozwijało, to grupa nie powinna być zbyt liczna. Personel jest bardzo duży, mamy 6 osób, które współpracuje tutaj z nami wszystkimi. Jednocześnie dzieci nie możemy przyjąć zbyt dużo, żeby... No, praca indywidualna z każdym dzieckiem musi być zachowana i do tego potrzeba dużo pedagogów, a jednocześnie dzieci jak gdyby mniej. W ramach czesnego, ponieważ wyraźnie chcę podkreślić, iż przedszkole nie jest opłacane zbyt wielką stawką, dlatego że czesne w moim przedszkolu to 250 zł od dziecka plus koszt wyżywienia. W ramach tych 250 zł mają Państwo właśnie opiekę wszystkich pedagogów, mają Państwo warsztaty ceramiczne, muzyczne, mają warsztaty taneczne, mają Państwo warsztaty plastyczne, naukę gry w szachy. Dodatkowo pracujemy z dziećmi w terenie, prawda? Tak. Spotykamy się z Akademią Nauki, czyli mamy spotkania fizyczne, matematyczne. Akademia Nauki do nas przyjeżdża. W tej chwili odbyły się spotkania na temat magnetyzmu i mamy spotkania teatralne. Zamawiamy autokar i jeździmy również na zajęcia na basenie. Chciałabym wszystkich zaprosić do naszego przedszkola. Żeby się trochę rozmnożyło, to na zakupy, na pomocy dydaktyczne, we współpracy z żłobkowa, która uczęszcza do naszego przedszkola, Sprytny Maluch. Jesteśmy Sprytne Maluchy? Jesteśmy. I my podczas takich zajęć z ceramiki uczymy się lepienia różnych rzeczy. Tak, niedawno ulepiliśmy sowę. Co jeszcze ulepiliśmy? Kota. Talerz, ptaszki, panią jesień piękną zrobiliśmy. Tu jest najmłodszy nasz uczestnik, to ma rok i 4 miesiące i do 2,5 lat dzieci mają w tej grupie wiekowej. Muszą się nauczyć, każde ziarenko przełożyć z miseczki do miseczki. A po
potem sprowadzamy pincety. To jest przelewanie właśnie przez lejek. To jest strasznie trudne zadanie, bo są leciutkie. Ale jak Nadia pięknie, Nadia pokaże, jak umie pięknie. O, i to jest właśnie ćwiczenie. Zaraz wody. Tak, proszę, 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 o, proszę. Super. Proszę. No nic, może nie koniec, że pięknie. Te czerwkami dzieci lubią tam. Powiem, trzymanie tego na Borysek. Proszę. No, to jest świetne. Tak, to mamy tutaj dzieci z gminy. Pani Andrzej, wychowawca pani Lucyna, asystent naszych wychowawców i pani Basia. Też asystentka, która nam tutaj właśnie Panie mówiły dzisiaj tutaj właśnie też na temat koordynacji ruchowej rąk. Wygniatanie kul, praca rąk, to jest najlepsze dla dzieci takich małych, jak tutaj widzimy. W chwili obecnej znajdujemy się w sypialni dla maluszków. Tak, dzieci tutaj właśnie śpią wtedy, kiedy mają taką potrzebę. Wtedy, kiedy są zmęczone. A za oknem, proszę zobaczyć, miejsce właśnie, w którym się bawią, pomiędzy brzozami jest fabryka, w której produkują różne rzeczy. Tak, czy to dziecko nie musi robić co chce, ale musi chcieć tego, co robi, prawda? To jest taka ważna myśl Montessori. Proszę się odwrócić i ten wieloryb, który po prostu dzieci którego dzieci uwielbiają. Proszę odwrócić się i za chwilę zresztą Państwo zobaczą, bo pani Anita w tej chwili z dziećmi rozpoczyna ciąg dalszy. To już są rzeczy wypalone. To jest w ogóle, to jest przecudowna rzecz, bo to jest jesień robiona właśnie przez dzieciaczki maluszki. Wszystkie dzieci razem kleją różne rzeczy. Proszę zobaczyć. Nie. Tak, ale my jesteśmy załączeni całym tym ich w ogóle to, prawda? Powiem, tu mamy różne właśnie takie świeczniki podpisane przez dzieci. No, całe elementy, które będziemy teraz malować, tak? To się toczy od września, bo co tydzień mamy zajęcia przez 2 godziny. Rakieta, którą namalował Olivier. I wzięliśmy tę rakietę, przerysowaliśmy na ścianę, prawda? Wolność wyboru własnej drogi. Przejdźmy do szatni. Gdyby można było tędy przejść, to plastyczna. Zaczęliśmy to robić teraz we wtorek. Najpierw, bo dzieci malują farbami. To jest jeszcze zwykły papier, my z tego zrobimy wielki obraz, który pojawi się na ścianie, prawda? I wszystko współgra. Rano dzieci opowiadały o ptakach, czyli wycinały. Potem ponaklejały na tekturę. Potem na angielskim ciąg dalszy był, że właśnie dzieci, całe nazewnictwo, słownictwo, prawda? A wieczorem, kiedy były zajęcia plastyczne, zrobiliśmy taką pracę. Jakiego chodzimy przedszkola, powiesz mi? Jak się nazywa? Sprytny Malu. Sprytny Malu. Czy lubicie chodzić do przedszkola Sprytny Malu? Tak! A co tutaj się robi, powiedzcie mi? Co się robi? Maju, co robimy? Co wczoraj na przykład robiliśmy? Robiliśmy teatrzyk. Teatrzyk był. A co to był za teatrzyk? Cień. Teatrzyk, cień to. Cień. Co jeszcze? Jakie mamy jeszcze zajęcia w przedszkolu? Zaraz będzie cera. Mika, tak. Również dużo widzę śpiewu, tańca, prawda? Tak, tak. Tutaj i pająki. Tak. Pani również właśnie taniec, śpiew, muzyka, to też bardzo ważne chyba dla dzieci, prawda? Tak, oczywiście. Staramy się właśnie, żeby dzieci jak najwięcej miały kontaktu z taką żywą muzyką, z prawdziwymi instrumentami. Też tutaj w tej chwili bardzo duży kładziemy nacisk na to, żeby dzieci zobaczyły, że nie tylko można bawić się zabawkami ze sklepu, ale że samemu można robić fajne, ciekawe zabawki. Tutaj już dzieci bawiły się właśnie biedroneczkami, które wykonaliśmy sami z kamyków. Cudnie. Nie wiedziałam, jak wiele co teraz u nas próbowała.
Ucieka, goni, ucieka. A ja umiemy sami. Spróbujemy. Co masz? Co to jest? Na razie wyrabiam. Glina, wyrabiasz, tak? Po kawałku wyrabiamy takie włosy. Ćwicz rączki, tak? O, bardzo dobrze. Teraz cienie. O, prawie tak. No, jeszcze troszeczkę. Pani powiedzieć, one kleją lepiej, pani Anita. To jest właśnie niesamowite. Proszę, mamy z takich prostych rzeczy. Proszę zobaczyć. Z takich włosów. No, proszę, ile wałeczków. Włosy to miały być. Włosy. Są, czy plecy? Ale proszę, piękna praca wam staje. A te są... Loki. Loki, no, fajne nawet. I one doklejają, prawda, kiedy jest piękna bardzo. Grupa żłobkowa, która uczęszcza do naszego przedszkola, sprytny maluch. Jesteśmy sprytne maluchy? Jesteśmy. I my podczas takich zajęć z ceramiki uczymy się lepienia różnych rzeczy. Tak, niedawno ulepiliśmy sowę. Co jeszcze ulepiliśmy? Kota. Talerz, ptaszki, panią jesień piękną zrobiliśmy. Tu są, tu jest najmłodszy nasz uczestnik, to ma rok i 4 miesiące i do 2,5 lat dzieci mają w tej grupie wiekowej. Dobra, Anita, nas uczy, jak przypominać. Wyjmijmy to z tego. Wyjmijmy. Tu. Bawią, prawda? No, potem w sali, przenosimy sobie sali sprzęt, wałki, no, krzesło, gdzie wąkują, biegają. To najbardziej lubię, bo to znaczy, to są właśnie wszystkie rzeczy, które to motor mniej wyrabiają. Ja słyszałam właśnie chyba wczoraj, fajną rzecz. No jeszcze raz, zaraz. Tu, proszę, masz serduszko. Już, teraz. Zmiłuj się. Ja może przeczytam bez okularów. Z najlepszymi życzeniami od dzieci i wychowawców z przedszkola Sprytny Maluch. To jest pierwsza praca dzieciaczków dla pana wójta. Taka już gotowa. Taka gotowa, to jest nasza jesień. Wyszalona. Taka, która stoi tam. Niesamowita.